Kłaniam się Państwu ponownie i witam serdecznie. Dziś będziemy kontynuowali tą, nazwijmy, część dotyczącą programu, czy raczej zamierzeń, które chciałbym zrobić. Zakończyliśmy na takim punkcie o tym, że zamierzam promować aktywność społeczną w oparciu o podmioty już istniejące w gminie, a więc wymieniłem klub sportowy, oczywiście może nawet na pierwszym miejscu, bo większe tradycje historyczne, należałoby tu wymienić straż pożarną, działające zespoły ludowe z Trzcińca na przykład, czy twórców i animatorów kultury z różnych wiosek i z samego Michowa również wiem, że tacy są, na pewno do nich dotrzemy i będziemy i liczymy tutaj na dużą współpracę. Proszę Państwa, myślę, że ta nowa, lepsza jakość zarządzania i przyjazny klimat zostanie osiągnięta również poprzez wszelkie i szerokie wsparcie młodych ludzi. Przede wszystkim młodych ludzi, którzy zechcą tutaj cokolwiek robić. Otwierać jakieś mini przedsiębiorstwa, firmy. Młodzi mają to do siebie, że mają mnóstwo pomysłów. Mnóstwo pomysłów, częstokroć lepszych i odważniejszych od nas starszych. Nasze zadanie, tym i moje jako przyszłego wójta ewentualnego, jest wspierać to, pomagać. Absolutnie nie przeszkadzać, tylko właśnie pomagać. Proszę Państwa, myślę, że nasza gmina ma sporo do zrobienia w takiej dziedzinie jak nawiązywanie stosunków partnerskich z innymi. Zarówno w kraju, jak i za granicą. Nie boję się tego słowa, za granicą również. Na przykład takie zjawisko określane mianem wymiany młodzieży. Ze wszech miar pozytywne, powinniśmy to promować, powinniśmy to realizować. Mamy młodzież chłonną, mamy młodzież zdolną, która chciałaby poznawać Europę, a jak ją lepiej poznać, jeśli nie poprzez takie wizyty partnerskie, towarzyskie w zaprzyjaźnionych właśnie gminach. Proszę Państwa, jeśli o młodzieży, to należy wspomnieć, że no, warto czynić wszelkie starania, by reaktywować liceum ogólnokształcące. Ono odegrało ogromnie ważną i pozytywną rolę w historii naszej miejscowości. Szkoda, by ten dorobek, chylę tutaj czoła przed tymi, którzy zakładali liceum, którzy w nim pracowali, zarówno pracownicy, nauczyciele, no jak i przede wszystkim absolwenci. Warto tę tradycję reaktywować. Proszę Państwa, niezwykle istotną rzeczą jest promocja gminy. No, mam tutaj, otaczam się częściowo, wiele rozmawiam z młodymi ludźmi, oni mi podsuwają różne pomysły już, a myślę, że w przyszłości dostarczą jeszcze lepszych. Na przykład jednym tylko z takich jest radio internetowe. Ja mogę go nie rozumieć jeszcze, ale wiem, że będzie spełniało ogromną rolę. Będziemy mieli możliwość wzajemnego, codziennego niemalże kontaktu. Jakieś biuletyny informacyjne, promocja gminy jest niezwykle istotna. Proszę Państwa, i na zakończenie jeszcze taki jeden dział tematyczny to dbałość o estetykę naszej gminy. Myślę, że tutaj jest wiele do zrobienia. 30 lat temu przybyłem do Michowa, nie było toalety publicznej, nadal jej nie ma. Oznaczenie nazw ulic, poprawa infrastruktury tej naszej słynnej i będącej powodem dumy rzeczywiście targowicy, czy powiedzmy sobie przystanki autobusowe w innych miejscowościach. To są zadania, które warto i trzeba spełniać. Proszę Państwa, na tej ulotce zobaczycie Państwo jeszcze takie jedno miejsce puste, jak gdyby. Pozwoliłem sobie tutaj wpisać, że jest to miejsce na postulaty i uwagi Państwa. Będę je przyjmował, będę je realizował. A ten materiał, ta ulotka, zarówno z moim skromnym wizerunkiem, jak i tym ramowym, podkreślam, ramowym programem, znajdą się również na stronach, na tej stronie, na której jest mi miło Państwa gościć. To tyle na dzisiaj. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.